polityk. Dam Państwu następny przykład. Chodziłem po wsiach i szukałem rozmaitości. Pisałem mikrostudium powiatu Kraśnik i jednocześnie chodziłem w różnych miejscach tam w Kraśnickiem, bo wiem, członkowie mojej rodziny szaleli tam podczas okupacji niemieckiej. I później, na przykład brat mojego dziadka po stronie mamy był w konspiracji Rocha, czyli ci ludowcy, a mojej cioci dzidzi mąż był cichociemny, który spadł i lata sobie z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Oj, po 89 roku ludzie nawet wykopywali z ogrodu butelki i pokazywali, a major w kurce skórzanej. Fajnie. Oczywiście gadałem z nimi, okazało się, że swoim dzieciom nic nie mówili, wnukom naturalnie też nie. To jeszcze jeden przykład, w jaki sposób się tresuje niewolników, że niewolnicy boją się cokolwiek przekazać rodzinie. A polskość polega na kontynuacji, czyli przekazywaniu tradycji. Polskość nie jest czymś wymyślonym abstrakcyjnie, tylko czymś, co kontynuuje pewne postawy z przeszłości, prawda? No i tam opowiadali mi różne rzeczy. Jeden taki chłopak, wtedy nie był chłopakiem, ale jak był chłopakiem, był w obozie pracy przymusowej niemieckiej, bał Dienst w Junakach i uciekł z tego do partyzantki, jak miał 17 lat, w 43. Opowiadał mi dalsze przykłady po tym, jak jego oddział, czy większość jego oddziału przeszła na drugą stronę Wisły, żeby uciec przed Sowietami, sowiecką ofensywą w 44. Chłopak mówi, ten Marian Bobolewski się nazywał, mówi tak, pseudonim Góra. No i jeszcze tam chodziliśmy, walczyliśmy, a w październiku 44 zostałem aresztowany. I dokładnie powiedział to tak, po wyzwoleniu śledczy NKWD celnym wykopem wybił mi oko. A ja do niego mówię, panie Marianie, no bój się Boga. Po wyzwoleniu znaczy przyszła wolność i wielka Polska zwycięska i panu śledczy oko wykopał, a ten się rozpłakał i powiedział mi tak, widzisz co mi zrobili z mózgiem? Komunistyczną propagandą opisał swoje tortury. Po wyzwoleniu. Jakie wyzwolenie? To była druga okupacja. Jeden okupant wypchnął drugiego okupanta. Toż nie powinno się automatycznie jeszcze ofiara została tak stłamszona propagandą i przemocą, zgwałcona, że mówi o swoim nieszczęściu wyzwolenie? Nie dziwota, że ja przyjechałem z imperium i ja mówiłem a, to najlepsi słyszeli, że ja mówię M. A przeciętny słyszał może R, może S. Co najwyżej. Dlatego, że komuna zawłaszczyła słowa, zawłaszczyła symbole, steroryzowała, wymordowała i zniewoliła. I to trwa. Trwa. Bowiem po 89 roku nie było nic jednoznacznego. Co więcej, proszę sobie wyobrazić, że kiedy tutaj zacząłem przyjeżdżać, po 89, sondaż po sondażu pokazuje, że ponad 90% Polaków, ponad 90% ufa tylko i wyłącznie swojej rodzinie. To znaczy, że nie ufają sąsiadom, znaczy, że nie ufają ziomkom, nie ufają ludziom z regionu i nie ufają rodakom. To znaczy, że nie ma narodu polskiego, bowiem naród jest oparty na solidarności narodowej, na wzajemnym zaufaniu. Czyli nie ma tego. Zniknęło. Nie ma tak, że się tylko rodzinie ufa. Proszę Państwa, jak było inaczej, to już dawno by ani różowych, ani czerwonych nie było władzy, bo by zagłosowali, albo dali w dziób. A nie potrafią ani tego, ani tamtego. To znaczy, że są pewne kłopoty, prawda? Nie ufają sobie, co najwyżej rodzinie. Ponad 90% tylko rodzinie. Teraz już nie. Brat PO, drugi PiS. Taka jest rzeczywistość. Jeszcze jedna rzecz, która mnie uderzyła.
wśród, no nie wiem jak określić, materiał etnograficzny kiedyś zwany Polakami, czy też post-Polaków, czy post-PRL-owców, jakby ich nie nazwać, wszyscy prawie się deklarują jako katolicy. Natomiast jak się mówi, no dobra, to robimy to i tamto, prawie zawsze otrzymywałem odpowiedź następującą. Fajny pomysł, ale się nie da. Czyli brak wiary. Mnie uczono, że próbuje się 1000 razy, zanim cokolwiek wyjdzie. 1000 razy. A tu fajny pomysł, ale się nie da. Okej, okay, jak się nie da, to się połóż i umrzyj. Znaczy już wiesz, jaka będzie przyszłość. O co ci chodzi? To jest coś niesamowitego. Nie ma zaufania i nie ma wiary. No to sobie pomyślałem, zacząć trzeba od tego, i to było lat temu chyba 17, żeby napisać podręcznik. Podręcznik taki, który systematyzuje podstawowe koncepcje i podstawowe hasła. Nie to, że tu już będzie wycięte w kamieniu na zawsze, jak 10 przykazań, tylko tak, żeby przynajmniej zgodzić się na podstawowe sprawy i żeby zacząć potrafić się porozumiewać. Żebyśmy mieli wspólny język. Podzieliłem tą książkę na trzy części. Pierwsza część jest bardzo abstrakcyjna, gdzie wszystko przerysowuję. Naturalnie to wszystko jest skorygowane przez życie. Część abstrakcyjna, teoretyczna musi być przerysowana, żeby w jak najbardziej jaskrawy sposób przedstawić pewne ideały. Życie potem wprowadza samokorektę ideałów, czyli jest historia, a następnie jest praktyka. Trzy części. Starałem się wyjaśnić czytelnikom, jakie są różnice między prawicą i lewicą. Otóż bardzo często się słyszy, że ich nie ma. Z różnych powodów. Główne dwa powody są takie, że w demokracji, prawie zawsze parlamentarnej, wszelka polityka jest polityką środka. Skrajności funkcjonują na marginesie i co najwyżej po to, żeby pokazać, jak bardzo umiarkowany i głęboko dobry jest środek i wszyscy są właściwie ludzie porządni i ludzie wyważeni są w środku. Centrolewica i centroprawica. Centrum. Wszyscy wyglądają tak samo. A skrajności nie mają właściwie racji bytu, oprócz jakiś margines egzotyczny. Okej. Okay. To prowadzi też do bólu głowy elektorat, bo chcą, żeby ktoś ich reprezentował. Oni może mają jakieś poglądy, które nie są centrystyczne. Demokracja polega też na kompromisie, a kompromis wcale nie musi być ani dobry, ani atrakcyjny. I są ludzie, no jak możemy pójść na kompromis, skoro pani mówi, dom się pali, ja mówię, no to dobra, gasimy, a polityk mówi, a może tak, a może nie, a może za 20 minut. No my, no za 20 minut już dom się spali, więc trzeba ekstremalne środki, walić to wodą i czym można, pani jeszcze mówi, elektryczność wyłączyć można. A polityk mówi, nie, bo tutaj trzeba z umiarkowaniem podejść.